11 listopada 1918 roku, dokładnie 100 lat temu, Polska powróciła do suwerennych krajów Europy. Jednym z bohaterów tego wydarzenia był Józef Piłsudski. Ten działacz Polskiej Partii Socjalistycznej współtworzył od wczesnych lat wieku XX organizację bojową walczącą z zaborcą rosyjskim. Swoją rolę odegrała również Częstochowa, która znajdowała się blisko granic z Prusami i z Galicją. Była też jednym z najsilniejszych ośrodków PPS w Królestwie Polskim. Piłsudski kilkakrotnie tu przyjeżdżał na spotkania z miejscowymi działaczami. Dbał o to, aby do okręgu trafiali zaufani ludzie. Częstochowa podczas rewolucji 1905-1907 wspierała obóz niepodległościowy kierowany przez późniejszego marszałka Polski. Pierwsza wizyta miała miejsce w lipcu 1902 roku. Piłsudski prawdopodobnie przyjechał sprawdzić stan organizacji, wiedząc, że powierzył, właściwie nie on, a partia powierzyła zadanie zorganizowania silnego oddziału PPS-u w Hucie. Wiadomo, tysiące robotników i prawdopodobnie przyjechał sprawdzić, czy to zadanie, czy ten plan się powiódł. Świadczy o tym choćby to, u kogo zatrzymał się. U PPS-owca, a zarazem urzędnika Huty Częstochowa, Stefana Sikorskiego. Człowieka, który znał sprawę, znał poziom zorganizowania partii w Hucie i z pewnością mógł mu zdać relację. To był róg ulicy Teatralnej, ówczesnej, Teatralna 42 i róg ulicy Żelaznej, ówczesna Teatralna, czyli teraz ulica Wolności. Piłsudski przybył tu rok po ucieczce ze szpitala psychiatrycznego w Petersburgu, w którym przebywał, usiłując uniknąć kolejnego wywiezienia go na Syberię. Po tej ucieczce mieszkał w Galicji, w Krakowie, w zaborze austriackim. Każda wizyta w Częstochowie była zatem dla niego niebezpieczna, ponieważ musiał przekraczać granicę z zaborem rosyjskim. Jednak ryzyko to podejmował bardzo często. Następna wizyta Piłsudskiego w Częstochowie odbyła się 3 lata później. Piłsudski przyjechał do Częstochowy. Wiemy to z przekazu osób, które go wówczas ochraniały, a właściwie umożliwiły mu ukrycie się. Czyli byli to kolejarze węzła kolejowego. Piłsudski, który tu przebywał, wiadomo, w sprawach konspiracyjnych, poczuł się zagrożony z tej informacji, która ukazała się w Gońcu Częstochowskim w 1935 roku. Wiemy, że był poszukiwany, że policja wpadła na jego trop. I wówczas kolejarze, oczywiście członkowie organizacji kolejowej Polskiej Partii Socjalistycznej, znaleźli mu miejsce do ukrycia. Było to przy dworcu, a właściwie przy parowozowni kolei warszawsko-wiedeńskiej, wieży ciśnień. Przeczekał najtrudniejszy moment i podejrzewam, że później z pomocą kolejarzy opuścił Częstochowę. Wieża ciśnień, w której ukrywał się późniejszy marszałek, została rozebrana w latach 60. XX wieku. Zachowała się jedynie na fotografiach. Zimą 1906 roku, zwierając szyki wśród swoich zwolenników, odwiedził Raków koło Częstochowy. Opis tej wizyty zamieścił w swoich wspomnieniach Janusz Głuchowski, który jako kilkunastolatek ochraniał wizytę. Wówczas nie zdawał sobie sprawy z tego, że ochrania samego Józefa Piłsudskiego. Spotkał się tutaj z czołówką, z przywódcami okręgu częstochowskiego Polskiej Partii Socjalistycznej w miejscu, które było znane oczywiście
wśród konspiratorów w Królestwie Polskim, konspiratorów z ramienia PPS-u, było znane jako Republika Rakowska, czyli republika w sensie kawałek wolnego kraju pod zaborze rosyjskim, gdzie Piłsudski mógł w miarę spokojnie spotkać się i konferować. Mimo tego to spotkanie ochraniali bojowcy, wśród nich właśnie autor wspomnienia, Janusz Buchowski. Piłsudski spotkał się tutaj z człowiekiem, który kierował okręgiem, doktorem Mieczysławem Michałowiczem, pseudonim Leonard, Zygmuntem Kmitą Wojciechem, inżynierem Hackiewiczem, który jest opisywany w literaturze jako człowiek, który na sobie trzymał wiele spraw związanych z działalnością okręgu. I odbyło się to spotkanie w mieszkaniu inżyniera Stefana Lasockiego, który znany był bardziej pod pseudonimami Karol lub Henryk. Wiadomo, konspiracja wymagała przyjęcia pseudonimów. I domyślamy się, że to mieszkanie, bo wyraźnie podaje wskazówkę Janusz Buchowski, że to było mieszkanie inżyniera Lasockiego, który kierował tutaj, był instruktorem organizacji bojowej PPS, choćby z tej racji, że odbył służbę wojskową w armii rosyjskiej i znał się na rzeczy. Mieszkanie inżyniera Lasockiego znajdowało się przy obecnej ulicy Rejtana, w jednym z bloków inżynierskich. Dwa z tych trzech budynków zachowały się do tej pory, ale nie tam zakończyła się wizyta Piłsudskiego. Noc spędził w Dębiu, przy obecnej ulicy Dębowej. Tu jednak pojawiają się rozbieżności, czy urodziny Janotów, czy urodziny Ślązaków. Obydwie rodziny były bardzo mocno związane z działalnością konspiracyjną. Rodzina Walentego Janoty cała była zaangażowana w działalność konspiracyjną. Dwóch synów w organizacji bojowej, jeden w organizacji cywilnej. Matka ich brała udział przy przewożeniu broni przez granicę w Karbach. Sam Walenty Janota był gospodarzem posiadłości, w której znajdowała się też konspiracyjna drukarnia PPS-owska, gdzie odbywały się potajemne spotkania, zebrania. Druga osoba, Ignacy Ślązak, to jest posesja sąsiadująca z posesją Janotu. Był właścicielem takiej knajpki vis-a-vis wejścia do huty. Ta knajpka była uważana za biuro, konspiracyjne biuro PPS-owskie, ponieważ tam pracowali tylko zaufani ludzie. Rozbieżności, gdzie nocował Piłsudski, biorą się z powodu braku zachowanych materiałów historycznych. Wiemy o tym tylko z relacji obu rodzin. I to nie bezpośrednich świadków ukrywania Piłsudskiego, a ich potomków. Ja bym się przychylał do wersji przekazanej przez córkę Henryka Janoty. Wysłuchałem wersji rodziny Ślązaków. Tam była informacja, że Piłsudskiego ukryto w stodole. A pamiętamy przecież, że to była zima, a ówczesne zimy nie przypominały obecnych zim, były sroższe. Kolejna wizyta Józefa Piłsudskiego w Częstochowie to ta odnotowana jako oficjalna, gdy był już naczelnikiem państwa polskiego. Rzeczywiście na szlaku jego podróży państwowych już jako naczelnika państwa Częstochowa znajduje się w roku 1921, 20 października przybywa do Częstochowy dość niespodziewanie, na krótko, bo ta wizyta trwa od godziny 9 rano do 12.30 w czasie jego podróży z Radomia do Kielc.
Władze miasta o tym, że marszałek odwiedzi Częstochowę, dowiadują się stosunkowo późno, bo w godzinach wieczornych 19 października, ale udało się przygotować, udekorować dworzec w barwach narodowych, ustroić go girlandami zieleni, przygotować poczekalnię dworcową, ustroić ulice miasta i kiedy już do Częstochowy przybył, godnie powitać marszałka. Marszałek witany jest również entuzjastycznie przez zgromadzoną ludność. Następnie samochodem udaje się na Jasną Górę. To jest taki ciekawy moment, ponieważ zatrzymuje się na moment w drodze na Jasną Górę przed dzisiejszym liceum Sienkiewicza, gdzie młodzież również wręcza marszałkowi kwiaty. I to jest bardzo symboliczne, dlatego że Piłsudski jest tym, który Polsce dał wolność, a z nim w ten marsz w sierpniu 14 roku do wolnej Polski ruszyli ówcześni wychowankowie liceum Sienkiewicza, w tym 5 generałów, bracia Dreszerowie, Janusz Głuchowski, Marian Żegota, Janusz Ajtis, czy jeden ze słynniejszych generałów, mianowicie generał Burchard Bukacki. W progach sanktuarium, w progach właściwie kaplicy Matki Bożej, Józef Piłsudski został powitany przez ówczesnego przeora Jasnej Góry, ojca Piotra Markiewicza oraz biskupa Andrzeja Krynickiego. Oczywiście wygłoszono stosowne powitanie. Ono też nawiązywało do tego, że tak jak kiedyś władcy polscy, królowie polscy, głowy państw nawiedzały sanktuarium, tak samo ta wizyta jego jako naczelnika państwa wpisuje się w dzieje, bogate dzieje Jasnej Góry. W bazylice uczestniczył we mszy świętej, tak jak zanotowali kronikarze, była to cicha msza święta, sprawowana przez biskupa Krynickiego przy wielkim ołtarzu, a następnie przeszedł do kaplicy, tam odsłonięto cudowny obraz. Marszałek modlił się przed wizerunkiem Matki Bożej. Potem nastąpiło oficjalne powitanie w sali rycerskiej. Zwiedził Jasną Górę w towarzystwie ojców Paulinów, ojca Bernarda Dudzińskiego i ojca Mariana Paszkiewicza, którzy go zapoznali z dziejami Jasnej Góry. Między innymi oczywiście odwiedził starą bibliotekę, w której się znajdujemy. To miało świadczyć o randze wydarzenia, o podkreślaniu rangi wydarzenia, że on jako niejako panujący naczelnik państwa wpisuje się w dzieje Jasnej Góry. Jednak jest jeszcze jeden element historii wizyty marszałka na Jasnej Górze. Marszałek dał narodowi polskiemu zwycięstwo w 1920 roku w Bitwie Warszawskiej. Wówczas za sprawą Józefa Pelczara zrodził się pomysł dziękczynnej pielgrzymki na Jasną Górę za zwycięstwo zwane Cudem nad Wisłą. Kardynał Kakowski uznał, że to zwycięstwo było tak wielkie i tak ważne dla Europy, dla świata, dla Polski, że porównywał je do wielkich zwycięstw pod Lepanto i pod Wiedniem Sobieskiego. I w sierpniu do Piłsudskiego wystosowano stosowny list, planując, by ta wizyta z udziałem przedstawicieli Sejmu, Senatu, ludzi ze sfery wojskowości odbyła się 12 września 1920 roku. No, z różnych przyczyn ona nie miała miejsca. Ta planowana pielgrzymka dziękczynna jest takim mało znanym, czy właściwie w ogóle nieznanym epizodem. Osobną opowieścią mogą być wizyty Józefa Piłsudskiego, który już jako marszałek przejeżdżał przez Częstochowę i jego pociąg zatrzymywał się tutaj. Trudno to uznać za wizytę. Pociąg zatrzymywał się. Mówimy o dwóch przejazdach Piłsudskiego przez Częstochowę w sierpniu 1922 i w grudniu 1930, gdzie Piłsudski przejeżdżając pociągiem prawdopodobnie tylko otworzył okno i przyjął raport dowódcy dywizji częstochowskiej, 7 dywizji piechoty o stanie tejże dywizji i to trwało parę minut. Oczywiście ci, którzy wiedzieli, że Piłsudski przyjedzie, a podejrzewam, że ta informacja nie była nagłaśniana, choćby ze względów bezpieczeństwa.
Znany jest też opis innej wizyty nieudokumentowanej autorstwa doktora Aleksandra Gąsiorskiego, zamieszczony w monografii Politechniki Częstochowskiej. Gmach, w którym miał przebywać Piłsudski, był wówczas koszarami 27. Pułku Piechoty. Józef Piłsudski cieszył się szacunkiem Polaków, był dla nich prawdziwym autorytetem. Częstochowianie uroczyście świętowali jego imieniny i urodziny. Postać marszałka Piłsudskiego była bardzo magnetyczna i oddziałała również na nas, na Częstochowie, na naszych przodków. Właśnie jednym z takich przejawów tego wpływu osoby marszałka Piłsudskiego na nasze miasto były imieniny, które były obchodzone w Częstochowie przez cały okres międzywojenny. Wielkie święta miejskie, z czasem niemalże święta to były narodowe, które no przede wszystkim pokazywały miłość do naszych mieszkańców do marszałka Piłsudskiego. Odbywały się jakieś uroczystości, jakieś tak zwane capstrzyki wieczorne, uroczystości takie wieczorne, defilowało wojsko, odbywały się nabożeństwa w intencji marszałka. To się oczywiście zmieniło już po śmierci Piłsudskiego. Ten charakter uroczystości już nabrał takiego bardziej charakteru jednak no, poniekąd żałobnego, ale dalej te imieniny były bardzo, bardzo ważne dla naszego miasta. I chyba takim najciekawszym, moim zdaniem, przejawem tych uroczystości imieninowych marszałka Piłsudskiego z okresu międzywojennego były uroczystości z 1932 roku. Wtedy częstochowianie przygotowali piękny, wielki album z tak zwanymi adresami hołdowniczymi. I ten album też w bardzo ciekawy sposób dostarczono marszałkowi Piłsudskiemu, ponieważ kilka dni przed imieninami na placu magistrackim rozpoczęła się taka sztafeta piesza i ta sztafeta przyniosła ten album pieszo do Warszawy i złożyła w Belwederze. Czasy po II wojnie światowej nie sprzyjały podtrzymywaniu tradycji świętowania imienin i urodzin marszałka. Jednak niektóre osoby starały się pielęgnować ją. Oficjalnie powrócono do niej w latach 80. XX wieku. Te imieninowe uroczystości, przede wszystkim to jest ten okres współczesny, po 89 roku, kiedy już można było, to wtedy one nabrały takiego charakteru, jak to miało miejsce przed wojną. Mamy zawsze te spotkania pod pomnikiem Piłsudskiego na Placu Biegańskiego, więc jest to zawsze na wysokim poziomie takim artystycznym. Mamy dużo młodzieży i dla tej młodzieży też przygotowujemy, tu mówię jako członek Związku Piłsudczyków, przygotowujemy też taką część naukową, wykład. Zawsze staramy się, żeby coś takiego też młodzież wyniosła, żeby czegoś się o marszałku dowiedziała. Formą zachowania pamięci o marszałku w Częstochowie było również stawianie mu pomników. Dokładnie 30 września 1934 roku na terenie obecnej Centralnej Szkoły Straży Pożarnej w Częstochowie powstał pierwszy z nich. W okresie międzywojennym tutaj, w tym budynku, który widzimy obok, mieścił się 7. Pułk Artylerii Lekkiej i właśnie tutaj, ale dokładnie w którym miejscu nie potrafimy powiedzieć, 30 września 1934 roku żołnierze tego pułku ufundowali popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego. Było ono ufundowane z okazji 15-lecia istnienia pułku. Wznosiło się owe popiersie na postumencie wysokości 3 metrów. W internecie możemy zobaczyć to zdjęcie. Zachowało się, wokół niego widzimy żołnierzy w charakterystycznych mundurach dla reformy lat 30., czyli jeszcze przed 1936 rokiem. Widzimy tam również oficerów. Otoczeni są pięknym parkiem, który Państwo widzicie za moimi plecami, ale trudno nam jest w związku z czym umiejscowić, w którym miejscu ów pomnik stał. Podobnie jak pomnik na ulicy Krakowskiej, tak i ten nie przetrwał okupacji niemieckiej. Nieznane są nam jego losy, nie wiemy w rzeczywistości, co z nim się stało. Po śmierci marszałka Piłsudskiego powstał pomysł, aby oddać cześć marszałkowi, budując mu w Częstochowie pomnik godny jego osoby. Decyzja zapadła na sesji Rady Miasta 27 maja 1935 roku i rok później pomnik pojawił się na ówczesnej ulicy Sowińskiego 35. W okresie międzywojennym w miejscu tym stało męskie gimnazjum Towarzystwa Szkoły Społecznej i właśnie tutaj w 1936 roku ze składek społeczeństwa miasta Częstochowy wybudowano pomnik marszałka Piłsudskiego. Rzeźbiarzem, wykonawcą tegoż pomnika był Stefan Policiński. Co ciekawe, w chwili
odsłonięcia tegoż pomnika nie było przy nim nikogo z przedstawicieli władz miasta czy powiatu częstochowskiego. Dlaczego? Pomnik ten został wybudowany bez oficjalnej zgody, że tutaj on będzie. Następna sprawa, władze miasta Częstochowy, zgodnie z ówczesnymi procedurami, zwróciły się do władz naczelnych państwa polskiego o zgodę na uczczenie marszałka Piłsudskiego wybudowaniem takiegoż właśnie pomnika i ta zgoda wciąż jeszcze nie nadchodziła. Interpretuje się to obecnie w ten sposób, iż pierwszeństwo w wybudowaniu pomnika marszałka Piłsudskiego w okresie międzywojennym miały wielkie miasta jak Warszawa, Kraków, Wilno, a w dalszej części Częstochowa, tymczasem Częstochowa była do tego już przygotowana. Tak też interpretujemy nieobecność władz miasta w chwili otwarcia, odsłonięcia pomnika marszałka Piłsudskiego tu, w tym miejscu, gdzie obecnie się znajdujemy. Pomnik ów był tutaj jedynie rok. Właśnie dlatego, że nie było zgody oficjalnej na jego wybudowanie w 1937 roku, już za całkowitą zgodą władz miasta, został on przeniesiony na swoje przedwojenne, ostatnie miejsce, na ulicę prezydenta Gabriela Narutowicza, obecną ulicę Krakowską, gdzie, jak już wcześniej wspomnieliśmy, doczekał wybuchu II wojny światowej, a następnie w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach zburzenia przez okupanta niemieckiego w czasie II wojny światowej. Pomnikiem, który jest obecnie znany wszystkim częstochowianom i turystom, jest ten, który stoi przy Placu Biegańskiego. Po II wojnie światowej zmiana ustroju, do władzy dochodzą komuniści, socjalistę przecież Józefa Piłsudskiego widzieli jako swojego największego wroga. Niszczyli wszelką pamięć o nim i pamiątki. Natomiast kiedy był okres pierwszej Solidarności, rok 1981, Komisja Historyczna NSZZ Solidarność regionu częstochowskiego podjęła ten temat, ale później stan wojenny, to nie były czasy, aby ów pomnik mógł być odbudowany. Już po 1989 roku powracano do tego tematu i na początku lat 90. w Radzie Miasta Częstochowy znów odbyła się dyskusja. Ostatecznie Rada Miasta Częstochowy postanowiła, że pomnik marszałka Piłsudskiego powstanie tu, do którego jesteśmy w tej chwili przyzwyczajeni. I w 1997 roku ten pomnik powstał, wykonany został przez profesora Stanisława Słonina. W Częstochowie jednak idea odtworzenia pomnika przy ulicy Krakowskiej jest wciąż żywa. W 2017 roku powstało Stowarzyszenie Odbudowy Pomnika Józefa Piłsudskiego przy ulicy Krakowskiej. Ono założyło w sobie szereg celów związanych z historią, popularyzowaniem historii, dbaniem o pamiątki materialne naszych dziejów. No i wśród tych celów jest naturalnie odtworzenie pomnika. Pytanie, kiedy ten pomnik został zniszczony, co się z nim stało, no więc naturalną rzeczą było, poszukajmy śladów materialnych w miejscu, gdzie stał. No i rzeczywiście tak akurat też się złożyło, że to była 12 maja, rocznica śmierci marszałka, rozpoczęły się prace odkrywkowe i ku naszemu zdumieniu, już na głębokości pół metra, trafiliśmy na coś, co bez wątpienia było elementem pomnika. Spod warstw piachu zaczął się wyłaniać coraz wyraźniej potężny metrowej średnicy medalion, który swego czasu umieszczony był na cokole tego pomnika, podstumentu pomnika. Medalion wyobraża odznakę 1. Brygady Legionów, rzeczywiście ma potężne rozmiary i wykonany jest z lastrika, z takiego betonu architektonicznego. Centralny element orzełka legionowego to jest prawdopodobnie odlew z brązu. Póki co jeszcze nikt się nad tym tak dokładnie nie pochylił. Natomiast samo znalezisko wywołało spore emocji. No bo tak, po pierwsze jest to bardzo materialny ślad pomnika, nie jakiś odłamek, nie jakiś kawałek betonu, tylko rzecz w zasadzie nienaruszona. Po drugie, historia dramatyczna, której łatwo się domyślić. No jeżeli Niemcy rozbierali ten pomnik, pomnik, tu warto może przypomnieć, był z betonu, rozbierali, nadzorując osoby, które zostały do tego zmuszone, więc ci przymusowi
robotnicy, bardzo wiele ryzykując, no może nawet życie, zdecydowali się jeden z tych elementów pomnika zepchnąć i ukryć. To jednak nie koniec działań stowarzyszenia. Planujemy emisję cegiełek, które służyłyby pozyskiwaniu środków pieniężnych. Jest projekt, żeby figurę wykonać z brązu. O tym, że Częstochowa wciąż kultywuje pamięć o marszałku, świadczą również inne wydarzenia oraz działania różnych środowisk. W Częstochowie wciąż organizowane są uroczystości z okazji rocznic urodzin, imienin oraz śmierci marszałka. Oprócz Stowarzyszenia Odbudowy Pomnika Józefa Piłsudskiego przy ulicy Krakowskiej działa, równie aktywnie, Związek Piłsudczyków RP Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego, oddział Częstochowa. Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę Częstochowa obchodzi przez cały rok 2018.